Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Fani włoskiej piłki na pewno są z nami. Zaraz mecz Serie A. Udinese zmierzy się z Milanem. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Właśnie widzimy, jak zacznie ten mecz Udinese. Myślę, że pokażą nam to, z czego słyną, czyli przede wszystkim szybką grę z kontry. Tak bym obstawiał. Nie są ekipą, która by dominowała od pierwszego do ostatniego gwizdka, ale też nie trzeba się bawić w tiki-takę, żeby zwyciężać. Mają szybkich zawodników na skrzydłach. Potrafią przejść do ofensywy w mgnieniu oka. A teraz spójrzmy, jaki skład przygotował trener Milanu. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Zlatan Ibrahimović. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. I tracą piłkę. Zlatan Ibrahimović. Ładne dogranie na dobieg. I mamy bramkę, proszę Państwa, i to jaką? Wyrzucił do przodu całe ciało, skierował piłkę głową do siatki. Ależ to było rozegranie, no naprawdę, tiki-taka w iście katalońskim stylu. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka, doprawdy świetna kluczka. No i teraz zrobił prezent rywalom. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Aj, niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia, Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek.
imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Pereira. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Czy trafi do siatki? Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Daleka piłka z rogu. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Potężny strzał. To mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. Traci piłkę po tym doskoku. Zacne to podanie. Bramkarz będzie pierwszy. Gracze Milanu mają dziś problemy z kontrolowaniem gry. Rzadko są przy piłce. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest zaraz? Z tego musi być gol. I tak, gol! A więc zwiększają przewagę bramek. Został wyprowadzony ten kontratak. Pełnie jak z trenerskiego podręcznika. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi z siebie. Zdecydowane, twarde wejście teraz. No i po ataku zagrożenie minęło. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Molina. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Rzuca piłkę pod lekarz. Każdy Jalek toczy. A teraz uwaga, przechwyć potężnie teraz huknął. No, gdyby piłka poleciała kilkanaście centymetrów niżej, był. Trochę miał pecha. Czasem odbije się od poprzeczki i wpadnie, a czasem sami Państwo widzieli. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Przy takiej interwencji rywal jest radny. Ależ teraz podanie w uliczkę. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pereira. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Roberto Pereira. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Popatrzmy może na statystyki tego zawodnika. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Żadnego zagrożenia. W
trudnej sytuacji. Świetnie przyjął piłkę. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Dostaje piłkę, co teraz z nią zrobi? Obronił, ale piłka w grze. Doskonała piłka za obronę. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie było. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Rebić. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Ale bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Czy trafi do siatki? Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca. Zanosiło się na to, że będzie groźnie. Dobrze w obronie. Molina i już skupia uwagę rywala na sobie. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie usprawiedliwia takiego pudła. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Deulofeu. Deulofeu. Popatrzmy, bo może być raz groźnie. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Ależ bomba! Celny strzał z wolnego, jednak obrona w najlepszym stylu. Ładnie utrzymuje się przy piłce. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, gdy piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Mamy więc 3-1. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Zbiega teraz ostro ze skrzydła. Oj, zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno nieco. Trudno, trzeba czekać na kolejną okazję, a o tej jak najszybciej zapomnieć. Molina. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód.
Nie daje się teraz zatrzymać. Ale Szobrowa teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Bramkarz spokojnie. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Dzisiejszy... Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego.